Ja już przeszedłem aż dwa kieczki przeszedłem, nie włączyłem nagrywania. Profesjonalny streamer, polecam bardzo serdecznie. Andrzej. Andrzej. Także moi drodzy, pogramy mniej więcej do 17, 20. Nie, Jezus, ja mówię 19, 20, a później oddajemy Torrentowi pałeczkę. Bo mówił, że chciał sobie coś jak Halloweenowo postreamować, jakieś, nie wiem, no, jakiś Pathologic, cokolwiek tam chciał zrobić. Pewnie, o Jezus, pewnie Outlasta będzie chciał przejść, albo Residenta 7. Pewnie, na pewno to jest pewniaczek. Ale nie każdy lubi grać na TV z lagami. Znaczy ja, Boko, ja tam nie wiem, co ty masz na myśli, ale lagi to są raczej w przypadku opóźnień w sieciowych. Więc to raczej jest, wiesz, no, kwestia wymiany łącza. Najlepiej to klaską. Polecam, najlepsza sieć. To więc też poleci, o goddammit. Powinien jednak mieć kontrolę nad tym, co robię na monitorze. To sobie kup kontroler. Albo nie oglądaj filmów. Dlatego się tam dobre bez komentarza. Bo same przy kompu nie z... Albo kup sobie konsolę przenośną, nie wiem, 3DS-a, hopie. Po cholerę ci PC, ty masz godność człowieka? Chyba, że jesteś biedny, to inna sprawa, no... Jak jesteś biedny, to faktycznie nie stać na konsolę. Czyli musisz, nie wiem, jak taki zwierzak, jak taki zwierzę. Grać na PC-cie. Przenośne to jest Switch. I wiecie co? Śmieszki śmieszkami, ale ja powoli zaczynam poważnie się zastanawiać nad kupnem Switcha. Dlaczego? Dlaczego? Przydać mi tylko trzeci wsparcie. Wszedłem do Trish, pomóc jej załadować autobus i zobaczyć. A Jezus, nie tym przyciskiem się latało. Tak się latało. Nawet na mnie nie spojrzała. Przykro mi, stary. Mogłem się tego spodziewać. A ty się zastanawiam, że kupię Switcha. Jeśli wyjdą już jakieś Pokémony na Switcha, to kupuję od razu. No tak samo miałem z 3DS-em. Do zobaczenia. Przy Game Boy Advance. Znaczy, że nie, że ten, ale to jeszcze dałem konsolę Torrentowi. A, no tak, no faktycznie. Jest, no. Popełniłeś najgorszy błąd. Wziąłem konsolkę. Wiecie, no. Dopóki nie wyjdą Pokémony na Switcha, nie. W ogóle na Switcha. O! Rzutnia rakiet, super. Dopóki wiecie, no nie wyjdą. Dopóki nie wyjdą Pokémony na Switcha, to. Nie. My tak samo miałem 3DS-em. Jak kupowałem 3DS-a, to myślałem, że kurde, no. Kurde, kupię 3DS-a, kupię sobie Poxy oczywiście, bo Poxy uwielbiam. No i oprócz czego nie wiem, pogram sobie w Mario, nie wiem, Harvest Moona. Cokolwiek tam jeszcze jest. Nie wiem, chyba Zelda też. Chciałem coś z Zeldzie, o się w ogóle jest. Monster Hunter. Kurde, no tyle tytułów. Tyle tytułów, myślałem, że no, kupię sobie, pogram. A prawda jest taka, że no, ani trochę nie mam ochoty grać na tytuły, nawet nie kupiłem. No i jedynie zagrałem kilka odsłon Poxów. Jedynie kilka odsłon Poxów zagrałem, tyle. Nawet kupiłem sobie Earthbounda z Virtual Konsolki z losowej.
No i zagrałem w to tyle co nic. Dalej to czeka na obwijanie. Także dopóki nie będzie jakiegoś pewniaka, którego będę chciał zagrać. Tutaj patch boxy, no to na pewno Switchen kupię. Nawet jeśli dobre są oceny, nie wiem, Zeldy czy Super Mario Odyssey. No. Że no z Nintendo ja jestem ostrożny mimo wszystko. Już nie chodzi o to, że to jest głupia firma, której nawet nie szanuję. Ale no... Bardziej chodzi o ich sprzęt i gry. Nie wiem, czy akurat to, co oni stworzyli, wpadnie mi w gusta. Więc miałem... Pod koniec 2018 mają być podobno Poki na Switche. Teoretycznie już są Pokémon na Switche. Jest Pokémon, ale nie, no tak wierzą. Pokémon tu nawet jakoś niespecjalnie mnie obchodzi. No, poczekam do 2018, jak okażą się, że będzie zapowiedź. Okaże się, że będzie zapowiedź Pokémonów. Wow. Mnie zapowiedź Poksów na Switcha, to kupuję Switcha. No Switch mimo wszystko nie jest jakąś drugą konsolą, a czemu nie? No, no i Switchem, no, ale mimo wszystko nie zmieni to faktu. Nie zmieni to faktu, że wciąż będę fanboyem Sony. W sumie jakby nie patrzeć, no cała moja konsolografia życiowa to są konsole Sony. Zaczęło się od PlayStation 1, które miałem miesiąc, po czym się zepsuło. Później przyszła pora na PlayStation 2. O kurde. Tutaj pograłem i nawet przyznam się, że spiraciłem. I fajnie się grało. Ściągało się gry, nagrywało na płytę. Policja cię nie namierzyła. Mogłeś grać. A później sprzedałem, no. A później sprzedałem tego nieszczęsnego PS-a dwójkę kumplowi. No i tyle widzieli. Aż o, w sumie zapomniałbym, że jeszcze zanim miałem PS1, miałem tak zwanego Pegasusa, podróbkę Pegasusa. Który jest swoją drogą Pegasus sam jest podróbką. Co już będzie fajna na przykład do takiego Rocket League. Albo indyków. Bardziej mnie na Switchu by interesowały te, kurde, szlak, ekskluzywy, słowa zapomniałem. Ludzie chwalą Stardew Valley. Dlatego bym na przykład nie kupił Switcha specjalnie na Stardew Valley, które mogę mieć jeszcze na PC-cie, no. Tak samo na przykład nie kupiłbym Switcha, żeby sobie pograć w Rocket League'a, czy nie wiem, Shovel Knight'a, czy Isaaca, czy Duma. Czy coś innego gry, no skoro takie gry mogę mieć, nie wiem, na PC-cie, na konsoli też, innej. Więc no, Sony, tfu Jezus, Nintendo kupowałoby się tylko i wyłącznie dla ekskluzywów. Dla no, w sumie, żeby nie szukać, a to Mario i Zelda na razie. Zgrywać bohatera i szukać tropów, to jego sprawa, ale ja nie chcę o tym słyszeć. Zik, co robisz do diabła?
Ale lepiej sobie w takie wieki pogadzić na przykład. W łóżku na przykład. Zresztą fakt, no lepiej zagrać w takie gierki. Faktycznie lepiej zagrać, znaczy no takie gierki fajnie by zmienić. Na przykład przenośnie, no w podróży siedzieć sobie busem i pogadzić z Skyrim, no to no, faktycznie to jest jakiś atut, no. Więc z tym się kłócić nie będę. Z tym się kłócić mimo wszystko nie będę. No mówię, no. Dopóki nie będzie jakiegoś pewniaczka dla mnie, to jakoś nie widzę w moich oczach miejsca na półce dla Switcha. O, ludzie pustyni atakują. No, czyli jeszcze tam są podsłuchy. No to na całym blokowisku dali podsłuchy, halo no. Za lutypy, co za lutypy. No, odłamek, odłamek, odłamek. Wyżę go. 69 odłamków, no dobrze. No. I właśnie tak to było, że później PSA 2 sprzedałem kumplowi. Co żałuję teraz, pewnie mówiąc żałuję. No. Naprawdę żałuję. Pewnie bym w ogóle na PS2 nie grał, pewnie bym leżało się kurzyło na półce, ale przynajmniej miałbym, nie wiem, no, pamiątkę jakąś. Tak samo, no, no bije się po głowie, że wyrzuciłem, dosłownie wyrzuciłem zepsutą PSA, tego PSA 1, tak samo podróbkę Pegasusa, no. Ale było się młodym, głupim, myślał, że wszystko można mieć. No i tyle, tyle z tego. A później przyszła 18, kupiłem sobie PSA 3. No i w tym roku PSA 4. Jeszcze w międzyczasie w wakacje, zeszłoroczne wakacje kupiłem sobie 3DS-a. AK. Konsola tylko i wyłącznie dla boksów. Jest. No i Switcha można przychwytać normalnym capture cardem, nie to co, czy też to, to dobrze, to spoko. Jestem ciekawy, czy Ripsoul mógłby przechwytywać 3DS-a. W sumie nawet zobaczę na oficjalną stronę Razera. Zobaczę, czy nie wiem, dali w jakieś aktualizacje wsparcie. Bo jeśli, znaczy, no, bo raczej nie byłoby problemu z przechwytywaniem 3DS-a. Jeśli 3... Jezus Maria, 3DS-a, co mówię cały czas 3DS-a, 3DS-a, 3DS-a. Ja mówię, no, a mam na myśli Switcha. Bo jeśli na przykład Switch jest... Switch jest tu jedna HDMI, raczej nie byłoby takiego dużego problemu. Dobra, jeszcze jeden podsłuch. Nie przychodzi, czy jest to sam osobnik, czekaj, co? No tak, 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 to akurat wiem, dość, bo kiedyś zastanawiałem się, czy by nie streamować 3DS-a. Ale no ja mi się po prostu, wiesz, no, pomyliło. Cały czas myślałem o Switchu.
To czy myślałem o Switchu, a mówiłem 3DS. Także no, język mi się poplątał odrobinę. Ale z tym, że są osobne i to bardzo drogie capture cardy do 3DS, a to wiem o tym. Oj, bo sam szukałem i tak powiem, że tak nie. Tak powiem, że nie bardzo. Słysza przechwyci Ripsol, no to super, prawdę mówiąc super. W takim razie faktycznie będzie można coś się poważnie zastanowić, bo jakby nie patrzeć, czy nie, Switch nie jest to jakiś drogi. Nie wiem, po ile teraz chodzi, no ale na pewno taniej dostaniemy Switcha teraz nówkę, niż na przykład nówkę PS4 na premierę. PS4 to może dostać za 1700 nówkę w sklepie. I to już nawet nie. Jak byłem chyba w Saturnie, LTV RGD. No, MediaMarkt. W MediaMarkcie byłem ostatnio, to widziałem PS4 Pro za bodajże 1300 zł, więc to już jest tanio. Także myślę, że za jakiś rok, półtorej roku będzie podobna sytuacja ze Switchem, gdzie teraz pewnie 1400 coś kosztuje. Gdzie teraz coś kosztuje i prawdopodobnie będzie jeszcze taniej. Gdzie on jest? Kurde, co tu się dzieje, na miłość boską. Widziałem, z Dolimariem za 3300, no to kurde, tym bardziej. Chyba, że będzie New Switch, bo wyszło na przykład no, w przypadku, o rany, w przypadku 3DS-a to wyszło tyle tych edycji, że no, możemy być niemal pewni, że wyjdzie jakaś inna edycja Switcha. New Switch, Switch XL. Jezus. Na pewno coś Nintendo wymyśli. Nintendo aka, dejcie nam pieniądze i tak was nie szanujemy. Dobra, jestem, mam pizzę, nie? No to smacznego w takim razie. Oluj chodzi. Co on tak tupta? W ten sposób. Cuchnie tu śmiercią, co? Pamiętajcie, krew śmierdzi. KMWTW. To moja wyspa! Mój dom! Wiesz, ile na to czekałem? Nikt mnie nie powstrzyma. Gadaj zdrów. Zaraz oberwiesz. O. Gąbki coś pomidorem polecą. A ja dzisiaj jadłem spaghetti. Ale nie wiecie, wiecie, nie takie spaghetti. Cole, twój GPS pokazuje, że jesteś w stoczni. Co robisz? Zabijam drani, którzy porwali Zika. To jego wina. Nie możesz biec mu na ratunek za każdym razem, gdy pakuje się w kłopoty. Nie zostawiam przyjaciół w potrzebie. Muszę coś wyssać, muszę kogoś wyssać.
Wow, wow, tam był przecież gościu z wyrzutnią jeszcze. Pokaż swoją twarz, pokaż ile w sobie masz. Tak naprawdę jesteś tym, co jesz. A w tym przypadku Boko jest gołąbkiem. W sosie pomidorowym. Ale spokojnie, o Jezus! Spokojnie, Boko, nie zjem cię. Nie zjem cię, jestem weganem, a gołąbki są z mięsem. Także no, nie zjem cię, spokojnie, nie bój się. Fak, 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 fak. Wolgen Mastermind Troll. Ale taka prawda, no. Ej, panowie, co ja mam teraz zrobić? Czekaj, przecież strzelę go przez dziurkę? Przez dziurkę, no strzelę w niego w dziurkę. No nie strzelę przez niego w dziurkę, no nie mogę strzelić sobie w dziurkę, no. O, Jany. Elo, ale ty jak udają. Jakbym był gołębiem, wiesz komu bym nastronał to? No komu? Albo nie mów, wiem. Demon, idź, chowaj samochód. God damn it. Demon szanuje Fonkiego, nie? Chyba, że Fonkiego, no to... Uuu! Taki parkour zrobiłem. Cześć. O kurde! Salam alaikum, tu idzie! Zatem specjalnie dla niego, jako jedyny gołąb w mieście, to bym po x kilometrów, żeby zażyć najwięcej, ile się da jagód. Co za wrogość. Co za zło. Wyrzuciło go do Szwecji. No sorry gościu, wkurzyłeś mnie, muszę cię wyssać.
Tak. Ja dostanę ten kawałek. Albo nie, kij. Nie chcę go. Nie no, tak szczerze do Winkie nic nie mam nawet szacunku. I to wszystko przez głupiego skina do Lola. Oj, Jany. Ty gościu, ej, bardziej mi ciekawi, jak ty tu wlazłeś. Zastawiania. I przepustka do Team Fortress kufa nie będzie. Nie, mówisz, że nie ufasz mu. A matko, co z tym community? Co za Shadow Warrior robicie? Wojny. Zaczniecie się rozbijać mi tu armię i co będzie? Będziecie zdobywać, nie wiem, no... przyczółki moderatorskie. Aby to w sumie fajnie weszło. Ja mi jest taki Sauron, moderatorzy to takie, tacy wodzowie. A ci najbardziej zasłużeni dla tych wodzów to są... No, tacy no, wiecie. A takie, nie wiem, trepy jak na przykład Boko, to są po prostu trepy. Ale pamiętaj, trepie, że zawsze możesz być sam naczelnikiem. Uuu, w końcu jestem zesławionym. Zmienił się jakoś mój wygląd? Nie, mam bardziej czarną głowę. Super. 9000 punkciorków, błyskawica, fala uderzeniowa. O, niby fajna opcja. Tutaj mam za mało misji, żeby być większym Vaderem. Sitem. Wiązka 7 granatów. O, to jest spoko i to sobie pewnie wezmę. Młot mega to jest nie. Grom to jest spoko, ale nie. Walka wręcz, pobijanie elektryczności, leczenie pulsacyjne. Gdzie był? O, grant. Granty są całkiem spoko. I pobór energii sobie wyjdźmy. Byk. A nie, tak. Nie, tak? Chwila, co ja kupiłem? Kupiłem automatyczne odnawia zapasy, poczekaj, się. O, to jest fajne.
Dobrze, to że wziąłem. Kiedy zapomni się wskaźnik, naciśnij, by włączyć kamiczne obciążenie. Nawet spoko. Pokażcie, jak to działa. Ty ole. Takim cudem siebie jeszcze nie jest skamował. Właśnie jeszcze czekaj, falta wybierania studia. Widać, że debil sam siebie skamował. Ja nie szanuję Dezena z kolei. Bo jest gorszy i gdyby taki tam. Ja tam patrzę, tutaj jest taka kurwa nienawiść. Mój drogi, to nie jest nienawiść. To nie jest nienawiść, to jest miłość poprzez nienawiść. Tu się wszyscy kochają. To jest nieudolne tygierowanie ludzi. To miłość przez łzy. W rzeczy samej. Nie wiem, czy akurat RuneScape, ale tak, zgadzam się z tym. Halo, ustać banie. Co ty tu robisz? Chcesz, żebym cię wyssał? I to zrobię właśnie. Cywil nie powinien tu być. Lul. Jak łatwo trigger ma ci Femo. Byłoby to sy... Ale to jest akurat prawda. Enskip to papier toaletowy, a teraz banger, papier toaletowy, użyć to tyle. No widzicie, no. Mop to nikt nie szanuje. Bo i nie warto szanować czegoś, do czego się, no, nie da szanować, no, sorry. Zeke, słyszysz mnie? Zeke! Cole! Hej, Cole, tutaj! Trzymaj się, stary. Już idę. Takie tam 10 milionów dolarów. Ale boko to gra Joy Watcha, bo się nie dziwię. O, odpala się. Ale mimo wszystko gracza Overwatcha też nie szanujemy. Wprawdzie to my tu nikogo nie szanujemy. Siebie samych też, także easy peasy. Co to, ja już nie mam siły w łapie? O, halo, co ten piorun?
Dlaczego mówię nie dziabnąłem, przyszłego dziabnąłem? Weź się tu człowieku podlecz. No fuck. Da, pokonałem go, przynajmniej tyle. Nie będzie mi tu już nawalał wrzutni na jej wszystkiego. No, easy peasy. Owerzowek ja, nie to co te moby. Znaczy no, akurat to prawda, że moby są zdecydowanie gorsze od Overwatcha. Co nie biorąc tego, że Overwatch jest no... jest no taki jaki jest. Ja już nie gram iść w sobie, dobrze się z tym czuję. Gratuluję Deziu, udało ci się tak trzymać. Zawsze się wierzyłem, że wyjdziesz na ludzi. No kurde, dlaczego nie leciałeś? To here we go again. No nie mogę więcej energii pobrać, no. Co za bullshit. Au! Dalej żyje, ja żyję. To jakby. Nie ogarniam dzisiaj życia, już nie trafiam w klawisze. Żeby to tylko w klawisze nie trafiać. A dzisiaj taka fiązana w klawisze, że koleżance z roboty pisałem dziwki. Zamiast dzięki. Jak ona się z tym poczuła?
Jej można być blisko, ale nie sądziłem, że aż tak. Była lekko rozkoczona. Tak? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Zobaczyć, co knują ci śmieciarze. Oszalałeś. Masz szczęście, że cię nie zabili. Co chcesz przez to powiedzieć? Że stary Zig ma wracać na swój dach i wyluzować? Że nadaje się tylko do żartów i piwa? Ale gdy trzeba działać, to się nie nadaje? To chciałeś powiedzieć, Cole? To nie jest zabawa, Zig. Już nie. To, że masz moce, nie czyni cię lepszym od innych. Ani trochę. Okej. Uleczyłem go. To już jest trochę sadyzm. Przełom. Rozbił się jeden z bezzałogowców patrolujących labirynt. Znajdź jego czarną skrzynkę. Spróbuję ustalić, kto nimi kieruje. Dobra, ale gdzie się rozbił? No dobra, znalazłem to. Prześlij mi zawartość czarnej skrzynki przez telefon. Ale zaawansowane telefony. Tak jak sądziłam, synowie pierworodni wykorzystują sondę do poszukiwania kuli promieni. Zawęzili poszukiwania do tego rejonu. Wiedzą coś, czego nie wiemy? Nie, ale nie możemy ryzykować. Znajdź inne sondy, zestrzel je i zabierz ich czarne skrzynki. Cole, tę sondę zaprogramowano na samozniszczenie, gdyby się rozbiła. Nie wiem, czemu tak się nie stało, ale inne mogą to zrobić. Musisz do nich podchodzić zaraz po zestrzeleniu. No gdzie jest to latające coś?
Teraz muszę strzelać do samolotów. Dobra, jeszcze muszę 3 samoloty zestrzelić. Tak, gdzie są te samoloty? No nie. Fajnie spróbuję takie trochę... źle to zabrzmiało. Musisz czegoś posłuchać, Cole. Proszę, nie. Zrobię, co zechcesz. Prawdziwy z ciebie twardziel, co? Wręcz przeciwnie. Jestem słaby. Bardzo słaby. Dlatego musisz dostać nauczkę i wyciągnąć z niej wnioski. Każdego można złamać. Ciebie, mnie, nawet cudowną, piękną Saszę. Silni od słabych różnią się tym, że potrafią oberwać. Saszę? Cholera, uwielbiają być bici. Ale niezależnie jak wielki jest ból, zawsze robią, co do nich należy. Zapamiętasz to? Pieprz się. Nie, to wylądowało na budynku. Nie, to nie wylądowało na budynku. Gdzie to wylądowało? A, to wylądowało tutaj, na tyłach. Thank you.
No... Moja sonda spadła do wody. Nie uda mi się jej wydostać. Dobrze. Szukaj następnej. Cole, postaraj się, żeby spadały na ląd. Aj, daj boko spoko. Jeszcze taki chyba jest złoty pakiet do... Nie no... Kogo to obchodzi? Kto to wygra? Twitch Prime. Gdzie ta sonda dobra jest? No żeż... Lipka i zresztą chopie, za chwilę to wybuchnie. Kajcian. To chyba ostatnia. Twój telefon nie może przesłać takiej ilości danych. Musisz znaleźć przekaźnik satelitarny. Znajdziesz kajcianki, kto gra w kajcianki? Oczywiście, gwinta trzeba szanować, no ale kajcianki... No kurde, no nie. Let go. Zagram w pokera, ale mam zakaz. Dlaczego masz zakaz grać w pokera? Rozpracowanie tego trochę potrwa. Dam ci znać, jeśli dowiem się czegoś ciekawego. Znajdź tę cholerną kulę, żebym mógł wyjść z tej strzelnicy.
Fuck. On nie umie pływać. Ludzie Ziemi sądzą, że jeśli załadują na łodzie zakładników, wojsko wycofa się i przepuści ich przez kordon. Niech zgadnę. Chłopcy z giwarami nie mają zamiaru odpuścić. Wszystkie wojska rozmieszczone na granicy rejonu kwarantanny mają rozkaz strzelania bez ostrzeżenia. Każda łódź wypływająca z portu zostanie zniszczona. Nikt nie będzie zadawał pytań. Musisz znaleźć wszystkie łodzie z zakładnikami i unieruchomić ich silniki. Jeśli łodzie wypłyną, zginie wielu niewinnych ludzi. Posłuchaj, nie chcę mieć ich krwi na rękach, moja, ale nie wiem, co to ma wspólnego z naszym układem. Jeżeli nie będę kontrolować sytuacji, odsuną mnie od sprawy. Zbombardują wyspę, a ty będziesz zbiegiem. Na epokę starzy wygrałem 350 zł, ja mam 100 dzień w dzień i dziewczyna powiedziała, że to wchodzi w nauk. Tak, jasne. Dobrze. To wchodzi w nauk. Żebym przestać, to przestałem i wolałem już nie dyskutować z nim. Tam. Dziś przedstawiono mnie Kesslerowi. Do prawego ramienia miał przymocowane jakieś metalowe urządzenie, a jego twarz była cała w bliznach. Chyba po jakimś wypadku. Jeden ze strażników powiedział mi, że Kessler od dziesięcioleci jest przywódcą synów pierworodnych, ale że czasem znika na długo. Pierwsze wrażenie pozwala sądzić, że Kessler szczerze wierzy, ma cel i ma zamiar go zrealizować. Możliwe, że musimy zająć się nim wcześniej niż początkowo zakładaliśmy. Musisz uruchomić silnik tej łodzi, Cole. Silnik tej łodzi wciąż działa. Zniszcz go. Złe wieści, Cole. Wojsko zbiera kanonierki. Planują zaatakować łód. Trish, co tam w szpitalu? Z zewnątrz jest mocno uszkodzony, ale wnętrze jest w zadziwiająco dobrym stanie. Zawiozłam tam już kilka autobusów ludzi. Świetnie. Myślę, że powinniśmy usiąść i porozmawiać, zdecydować co dalej, gdy skończy się to wszystko. Jasne, kiedy tylko zechcesz. Pogadamy później. Szkoda gadać.
Już godzina jest? Dobra. Jeszcze chwila i finish. Dobra. No, głupie samochody, no. Jak GTA 4 przez nie mam ochotę spać, nie wiem czemu. No właśnie, jak wychodzi o GTA 4, to się nagle stała taka grafika popularna. Że jest jeszcze jedna łódź, Cole. Idź tam natychmiast. A co jeśli nie pójdę? Zaczną zrzucać bomby? Prezydent podpisał rozkaz w zeszłym tygodniu. Jeżeli epidemia osiągnie krytyczny poziom zagrożenia, podejmie decyzję. Bez żadnych pytań. I tak po prostu zmiotą całe miasto? To standardowa procedura zapanowywania nad zagrożeniem biologicznym. Czy ci się to podoba, czy nie, Cole? Tkwisz w tym po uszy. Dużo tego jest, dużo roboty. Przydałoby się jakiś, nie wiem, sposób szybszego poruszania się. Zdecydowanie szybszego. To mogą mi uczynić się gorszym.
To już jakiegoś sensu nie ma. To była ostatnia łódź moja. Wiem, że nie podoba ci się ta sytuacja, Cole. Ale musimy grać kartami, które dostaliśmy. Tak bywa. Cole, skończyłam ładować mój sprzęt do autobusu. Ależ nie wierzę, zablokowali drogę do szpitala. Musisz mi pomóc. Dobra. Może po dotarciu na miejsce usiądziemy i porozmawiamy. Zobaczymy. Wielu chorych potrzebuje pomocy. Oni są najważniejsi, Cole. Oczywiście. Wrażenie, czy silnik ty był, chcę u jednego z nich. Obserwowałem. A nie, nie przyglądałem się jakoś. Patrzyłem, jak puszysz się jak paw, popisując się przy każdej okazji. To żałosne. Mocne słowa jak na gościa, który torturuje ludzi. Nadal nic nie rozumiesz. Nie ma czegoś takiego jak jeszcze jedna szansa. Po każdej twojej porażce wali się czyjś świat. W najgorszy z możliwych sposobów. Gorzko się o tym przekonałem. I na Boga ty też się przekonasz. W ten czy inny sposób. Coś ci powiem. Wypełznij ze swej nory i spotkaj się ze mną. Rozstrzygnijmy to raz na zawsze. Wszystko w swoim czasie, Cole. Wszystko w swoim czasie. Masz jakiś problem? Hej, brachu! Wybacz, że w stoczni zachowałem się jak fiut. Dałem dupy. Wiem, że masz dobre intencje, Zeke, ale świat się zmienia. Jeden błąd może kosztować cię życie. Cholera, wiem o tym. Ale wiesz, jak ze mną jest. Nie mam rodziny. Ciągle jestem spłukany. Gdy zaczęła się kwarantanna, pomyślałem, że zacznę od nowa. Że będę kimś. Znam twoją przeszłość, Zeke, ale teraz musimy uważać. Wszyscy. W odpowiedzi na krążące ostatnio plotki o pojawieniu się w Empire City osób obdarzonych supermocami, przedstawiciele Pentagonu, CDC i FEMA zwołali dziś wspólną konferencję prasową, podczas której zdementowali te pogłoski. To niedorzeczne. Nikt nie ma nadzwyczajnych zdolności, powiedział na konferencji generał Thomas Tarkin. Sam pomysł ich istnienia przeczy racjonalnemu rozumowaniu. To wyłącznie kłamstwo propagowane przez wywrotowe elementy naszego społeczeństwa. Ku rozbawieniu zgromadzonych dziennikarzy, generał powiedział, że gdyby supermoce istniały naprawdę, nie spędzałby 2 godzin dziennie na dojazdach do pracy. Dałby sobie po prostu umiejętność latania i uniknąłby korków. Śmieszek. Żniwiarze zaatakowali mnie podczas ostatniej podróży. Chyba sądzą, że pracuję dla ludzi Ziemi. Sama nie dam rady dostać się do szpitala.
Zajmę się nimi. Roger zamontował na dachu autobusu metalową siatkę, a generator utrzyma ją pod napięciem. Dzięki temu będziesz mieć źródło stałej energii. Rany, to był dobry pomysł. Na medycynę nie przyjmują głąbów, Cole. Ruszymy, gdy będziesz na górze. Jeśli będziesz musiał zeskoczyć, zatrzymam autobus i zaczekam na ciebie. Całkiem spoko pomysł. Jacia, tu wolno jedzie. Wyrzutniami. Spoko, damy jadę. To nie jest takie łatwe. Jeszcze jedno takie trafienie i będzie po nas. No i padłem. No i w ten sposób może się uda dojechać. Jakie te misje są trudne. A skoro to jest jedno z największych złów.
O, jest most, jest most. Przestali nas atakować. Myślałem, że będzie zabawa. Niech walczą, nie zatrzymuj się. Serio, dalej jeszcze jedziemy. Zdobyłam zdjęcie przywódcy ludzi Ziemi. Nie znam jego tożsamości, ale przepuszczę je przez NGI. Dam ci znać, gdy ustalę nazwisko. No. Łatwo. Jakie misje skrytowe są głupie i długie. No, gdzie ty łazisz, no, o tym mówię, no, ja wiem, no. Jeszcze jedno takie trafienie i będzie po nas.
głupie skrypty. Przynajmniej nawet spoko skrypty. O Jezu, serio? O, tu już jest klinika. Dojedziesz, czy coś wybuchnie jeszcze? Udało się. Udało się. Albo jej się nie udało. Cole, mam wyniki analizy zdjęcia. To Alden Tate, syn Richarda Tate'a. Słuchasz mnie? Mam mnóstwo roboty, a to jest ważne. Zamarłem. Moja wciąż mówiła, a ja obserwowałem tego człowieka. Ten siwy starzec podniósł autobus. Siłą umysłu. Wow. Jestem silny, ale nie dysponuję aż taką potęgą. Alden urodził się, by zostać przywódcą synów pierworodnych. Jako potężny mentat od małego był szkolony do objęcia władzy. Dopóki nie pojawił się Kessler. Zniknął na ulicach, dorastał przerażony i bezdomny. Lecz teraz w tych oczach nie ma strachu. Wybuch dał mu potęgę. Dał mu narzędzia do walki z paranoją. Jednym ruchem nadgarstka wrzucił autobus na dach szpitala. Pokazówka dla każdego, kto chciałby stawić mu czoło. Musiałem działać szybko, bo Trish nadal była w środku. Nie mogłem nic zrobić dla Aldena. Było już po nim. Trzymaj się, Trish. Już idę. Pisaliście na siebie wyroki śmierci. Dymyt. Już utknąłem pod... A, nie utknąłem, dobra. Ale nie, chyba jednak utknąłem. Rany. Zadarliście z niewłaściwym facetem. Że w końcu czegoś się nauczycie.
chyba sam zepchnąłem ten sam... ten coś. No i od nowa, ja cisz. Podpisaliście na siebie wyroki śmierci. Zostawcie ją! Nic ci nie jest? Nie, chyba nie. Naprawdę się martwił, Trish. Co bym zrobił, gdyby coś ci się stało? Gdyby naprawdę ci na mnie zależało, nie szalałbyś dookoła, atakując niewinnych ludzi, niszcząc to, co im zostało. Wiesz, to wygląda, jakbyś celowo chciał zniszczyć wszystko, co zrobiłam. Najbardziej denerwuje mnie to, że nie musiało tak być. To był twój wybór. Możesz spać na dole, jeśli chcesz. Tylko nie zbliżaj się do mnie. O. Mam nowe wieści, Cole. Podobno w labiryncie może dojść do wielkiego starcia między gliniarzami a ludźmi Ziemi. Zajmij się tym. Moja, musisz mnie stąd wydostać, nieważne jak. Nikt nigdzie nie pójdzie, dopóki John i Kula Promieni nie będą bezpieczni. Wiesz o tym. Nigdy cię nie odrzucę, Kula. Nigdy. Jeśli mnie chcesz, jestem twoja. Ale najpierw zajmij się Kretlerem. Nie chcę, żeby ktoś nam przeszkodził. No dobrze. Dobrze, tyle wystarczy. Tyle wystarczy. Jezu, jak jestem teraz zdemotywowany. Odniechęcony. Nawet nie wiem dlaczego. Znaczy wiem. Ale na to nic nie mogę poradzić.